Mordeczki, na pewno kiedyś mieliście taki dzień, w którym zapomnieliście czegoś zrobić. Załóżmy tam, chcieliście już iść spać i nagle sobie przypomnieliście o bardzo ważnej rzeczy, którą mieliście zrobić, ale jej po prostu nie zrobiliście. I dzisiaj taki ważny temat, taki temat, który dla mnie jest po prostu zbawienny. I ja dużo, dużo bardzo z tego jakby korzystam z tego. Jest to temat planowania dnia, planowania wszystkich czynności, jakie będziecie wykonywać w ciągu dnia. Ja kiedyś też planowałem, ale teraz zacząłem planować inaczej i widzę, że ten sposób, który teraz planuję, jest najbardziej efektywniejszy. Dlatego chciałbym się z wami podzielić tym sposobem, żebyście mieli po prostu łatwiej w życiu, żebyście mieli chłodną głowę, żebyście nie musieli dużo myśleć o tym, co macie zrobić, tylko żebyście mieli to wszędzie zapisane, co macie zrobić i po prostu będziecie tylko odkreślali to, co zrealizowaliście. Więc ułatwia to mega życie. Daje mega satysfakcję, bo to są jednak te cele, które plany, co sobie zapisujemy, to są takie małe cele, małe kroczki do sukcesu, więc każdy ten mały kroczek, jak jest odkreślony, to jest mega satysfakcja i mam nadzieję, że wam też tak pomoże jak mi, dlatego chcę z wami się tym podzielić, bo zauważam, że mało ludzi planuje, jakby wie o tym, że trzeba planować, ale po prostu tego nie robi. Czyli zna teorię, ale nie robi tego w praktyce. Jak to wygląda u mnie? Jak planowałem kiedyś w ogóle? Ja kiedyś planowałem tak, że co do minuty sobie rozpisywałem plan, co będę robił, czyli o której wstaję, później załóżmy idę robić zimny prysznic, to tam sobie dawałem 5-10 minut. I później jakieś rozciąganie, czy tam yoga 20 minut, śniadanie około 10 minut i tak co do jakby no każdą minutę po prostu rozpisywałem, nie? Kiedy idę na trening, kiedy jem posiłek i tak dalej, kiedy pracuję. Ale troszeczkę się to nie sprawdzało u mnie, bo jak to w życiu zawsze coś wyskoczy. No i ja mam coś takiego, że jak mi coś pokrzyżuje plany, to już mi wszystko zaburza i znowu jestem zdenerwowany, że czegoś nie zrobiłem, że coś się, że dzień nie poszedł zgodnie z planem. A ja jestem taki, że muszę wszystko dokładnie zrobić. I wtedy jestem szczęśliwy, jak wszystko, cały plan będzie na 100% zrealizowany, to idę z czystą głową spać i lepiej mi się śpi. No i tym sposobem drugim, czyli co aktualnie stosuję, to też jest takie zapisywanie co do minuty, ale jakby to nie jest priorytetem. Priorytetem jest co innego, bo priorytetem jest to, że zapisuję sobie na kartce wszystkie cele, wszystko, co po prostu chcę zrobić przez dzień. Nawet, że chcę zjeść posiłek, o której zjem ten posiłek i skreślam sobie godzinę, że zjadłem. Nawet, że pójdę się wykąpać, wykąpałem się, no i tak dalej. No i wiecie, no to, co mam zrobić po prostu przez dzień. Ale nie mam jakoś tak sztywno narzuconych jakby minut. Tam gdzieś z tyłu głowy, w innym planie są te minuty mniej więcej, ale to jest na drugim planie, żebym ja później się nie denerwował na siebie, że nie zrealizowałem na 100% planu, bo coś mi tam wyskoczyło przez dzień. No i to jest normalne, tylko że ja po prostu tak się nastawiam na to, że muszę na 100%. No, a to, co teraz robię, to mi mega ułatwiło życie. No i to wygląda tak, że mam po prostu zeszyt, w których sobie zapisuję cele i mówię, to są wszystkie pierdoły, jakie można zrobić, nie wiem. Pokrój kurczaka.
Wszystko, tak żebym nie zapomniał, albo zrób sok z buraków przed treningiem. Bo jak im więcej mamy tych rzeczy na głowie, tym bardziej się jakby stresujemy tak nieświadomie, no i więcej rzeczy możemy zapomnieć. Więc mniej zrobimy przez dzień i będziemy mniej szczęśliwi. A ja jestem szczęśliwy, jak dużo na przykład zrobię. No i mam rozpisane wszystkie, po prostu zobaczcie, jak to wygląda. Wszystkie po prostu mam cele na dzień rozpisane i sobie odkreślam, jak coś zrealizuję, ale są tu cele takie drugorzędne, że tak powiem, i te priorytetowe. I te priorytetowe zaznaczam sobie czerwoną kropką, żeby na nich się skupić i je pierwsze ogarnąć. Czyli jak to jest właśnie gdzieś tam praca z moimi podopiecznymi, no to zaznaczam sobie czerwoną kropkę, że muszę zrobić plan, muszę dietę zrobić i to biorę na główny plan. No i resztę, jak już zrobię te cele priorytetowe, to zaczynam sobie te drugorzędne cele realizować. I fajnie się to sprawdza, bo naprawdę mogę bardzo dużo zaoszczędzić czasu w ciągu dnia. Robię 4 razy więcej roboty niż robiłem. Idę spać, jestem spełniony, jestem dumny z tego, że po prostu wiem, że więcej już nie byłem w stanie zrobić. Bo z tym był u mnie zawsze problem, że kurde, mogłem jeszcze coś zrobić. Za każdym razem, jak chodziłem spać, zawsze sobie mówiłem, kurde, no jeszcze bym mógł coś zrobić. Jeszcze nie jestem zadowolony z tego, że nie wykorzystałem tak na 100% tego dnia. A teraz jest inaczej. Teraz jest tak, że Albatros, zrobiłeś wszystko co się dało, wykorzystałeś każdą minutę dnia, więcej się nie dało, więc jest mega satysfakcja, od razu sen jest mega lepszy, jakość snu, naładowany jestem, wstaję rano i jazda o nowy dzień, jazda z nowymi planami, albo z planami, które nie zdążyłem zrobić, bo tych planów jest bardzo dużo, jak widzicie. No i niestety wszystkich się nie da zrobić, albo niektóre nie są uzależnione ode mnie, tylko od jakby kogoś, nie? Załóżmy, jak tam stronę swoją robiłem, no to też pracuję z takim chłopakiem i jakby ten czas, ten cel jest zależny od niego też, kiedy on to zrobi. No i realizuję wszystkie te cele, które nie zrealizowałem poprzedniego dnia, no ale wpadają nowe cele i muszę te cele zrealizować. I co wam mogę jeszcze powiedzieć? Na pewno to, że bardzo wam to polecam i jeśli chcecie być mega efektywni, chcecie zrobić jak najwięcej w ciągu dnia i jak najszybciej dojść do swojego celu, bo te małe kroki, co ja teraz robię, zbliżają mnie do tego głównego celu. Bo jak wiecie, duże cele składają się z małych kroków. Duży krok składa się z małych kroków. Więc to wam mega polecam, żebyście zastosowali, spróbowali u siebie i zobaczyli, czy u was to też tak działa. Ale jestem pewny, że zmieni wam to życie, że dużo wartości wam to dało, co teraz wam tu nagrałem. Spróbujcie, dajcie mi znać w komentarzu, czy widzicie jakąś wartość w tym, czy u was się to sprawdza. A jeśli nie wiecie, jeśli nie macie pomysłu jeszcze na to, no to napiszcie mi też w komentarzu i ja wam po prostu pomogę, bo od tego tutaj jestem na YouTubie, w tych mediach społecznościowych, żeby wam pomagać i po prostu tworzę to wszystko dla was, więc no chciałem się z wami tym podzielić. Więc mordeczki, planujcie, zapisujcie wszystko, realizujcie te małe kroczki, a osiągniecie wielki sukces i będziecie mega szczęśliwi, osiągniecie wszystko, co sobie założycie. Tylko musicie po prostu mieć dobrą strategię i dobrze to zaplanować. To jest podstawa
żeby coś osiągnąć. Chcesz osiągnąć jakąś sylwetkę? Musisz mieć też strategię i dobry plan. Chcesz rozwinąć firmę? Też musisz mieć strategię i dobry plan. Więc to wszystko krąży wokół jednego, koło strategii, koło planowania, więc planujcie i dajcie znać, jak u was się to sprawdza. Pozdrawiam was mordeczki, miłego dzionka życzę. Albatro.